Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest GTA Online z Pawłem. Tak jest, dzień dobry, cześć, witam was bardzo gorąco i startujemy może ośmiecanie, tak? Ośmiecanie? No. Ośmiecanie. Dobrze, ośmiecamy tak, dzisiaj. Tak, ośmiecanie, nie ośmieszanie, tylko ośmiecanie. Nie, co robimy? Nie, odśmiecanie, nie ośmiecanie, nie będziesz ośmiecał. Poczekaj! Robimy tak, bierzemy pojazdy Gun Running, czyli tak PvP, jakieś hardkorowe inne pojazdy, tampy, nie tampy. I robimy misje, te, które były od zawsze w GTA. Zobaczymy, o ile łatwiej jest robić takie misje. Jak myślisz, Paweł, damy radę? Wydaje mi się, że no może być problem. A, no dobrze, to ja będę prowadził. To ty prowadź. Ech. Kurde, gdzie ona wsiada? Musisz mi udostępnić pojazd. Dobrze, to jedziemy, musimy zniszczyć. No tak, bo masz fajny taki celowniczek. A to działko jeszcze można ulepszyć, żeby miało cztery te działka, ale ponoć to niewiele daje, kurde. Później możemy jeszcze spróbować BWP, ale to już nie na tej misji. Też będziemy musieli tak, coś niszczyć. Tak. Zresztą te misje opierają się... Te misje opierają się na tym, że musimy coś zabić, coś zniszczyć. Dokładnie nigdy nie są jakieś tam bardziej ambitne. Jak to? Zawsze to jest bardzo ambitne, no chłopie, no... Zabijanie jest ambitne? Oczywiście, że tak. To pojedziemy, o, pojedziemy sobie w lewo. Dobrze. I zaatakujemy pierwszą śmieciarkę, bo ja podejrzewam, że nie dasz rady jej rozwalić strzelając jej w tył, tak? Bo ona jest tam opancerzona co, mocno. To jest działko przeciwlotnicze, a ty mówisz, że nie dam rady? No. To jest działko do chyba niszczenia dronów, takie jest ono przeciwlotnicze. A, do tych, takich małych dronów latających, rozumiem. No. Bo teraz no, ogólnie wszyscy mają te drony, latają sobie tymi dronami i teraz taki sprzęt można kupić do ściągania dronów. Świetnie! No, to się nazywa fidget spinner do ściągania dronów. Tak słyszałem, że on ma taką funkcję. Nie, że to jest jego prawdziwe zastosowanie, fidget spinnera, żeby dron... Tam jedziesz i stoisz? Tam jest po prawej stronie... Nie, a, zablokowało się coś. A, aha. Paweł. No dobra, już teraz jestem, dobra. Już jest, okej. Okay. Tylko tak w dupę to tak nie za bardzo, wiesz, jakbyś go modelikarnie... No poczekaj, o patrz, poszło! Ładnie poszło, widzisz, troszkę dłużej, ale... O, motocyklista! Motocyklistę trudno jest zabić tym działkiem, czy łatwo? Motocyklista, no nie, no jest jakiś taki cienki trochę... No właśnie za cienki jest i te no, to pociski... Trafić, nie? Pociski przelatują gdzieś tam pomiędzy nim, tak jakoś. Dokładnie. Dobrze idzie ci, Paweł. Dobrze, ja tu będę sobie jeszcze ten... purtał tym. Pur. Ja po... Dlaczego ty nie ulepszyłeś tego działka? Powiedz, dlaczego ty nie robisz badań w swoim bunkrze? Robię badania, tylko one powoli idą, bo ja mam pół na pół zrobione. Na chwilę obecną. No, no dobrze. Czyli trochę, sprzętu, trochę tego, wiesz. Byś sobie już ulepszył trochę tam. Mówisz? No, no. Nie krzyż na mnie. Dawaj, tutaj. Próbuj tego gościa. Czekaj, okej. Uuu, jak się rozbił! Teraz mu strzelę w bak, o. No w bug chyba najlepiej. Zresztą on ma tutaj bug, nie zauważyłem no, nawet. No, każdy auto ma bug. No, ale ten ma musi tutaj z boku. Tu, skup się, ostatnie dwie śmieciarki zostały, dobrze, ale powiem ci, że ten pojazd nie jest zbyt szybki. W ogóle go ulepszałeś, żeby był szybszy? Nie, chyba nie. Ty kuloodporny jest, gościu. No co ty? No przez chwilę nie mogłem, normalnie strzelałem po buzi i on nic, mówi sobie haha. Ale muszę ci przyznać, że całkiem nieźle ci idzie strzelanie. Widzisz? Tobie, a ty na padzie grasz? Nie, nie, co ty? Dobra, to ostatniego spróbuj na padzie zamordować. Na padzie? Dobrze, proszę bardzo. No to... Jak? Na razie trzymam pada. O, już. Aha, dobrze. Musimy aha, półtora kilometra gdzie? Jeszcze przejechać. Ja tu wszystko. Konkurencję musimy jeszcze niszczyć. Jaką konkurencję? No to ja myślałem, że to koniec misji. A tu tak, niszczymy śmieciary i jedziemy niszczyć konkurencję. Bra, leży. Ekstra. Tam przyjechali, teraz patrz. Musimy... Jo, to jakieś wsparcie. Uważaj, bo tu uciekaj! Się buchnie. Teraz musimy jeszcze zabić konkurencję. Ekipę nie. Jeszcze tam, nie, poczekaj, włódź do nich, włódź. O, ekstra. Ty. Dawaj, ściśniemy. Ściśnij żołędzia, ha, masz. Co? Dobra, jedziemy dalej. Musimy zabić szefa ekipy, dobra, mówi, że tu po... Dobra, zobaczymy, to jest pionowa ściana prawie, szef że zobacz. Szef ekipy ucieka, no i tutaj proszę podjedzie bardzo, tu? No śmiało, okej, no, zobaczmy. Patrz. Co? Pierdziony! Trochę ci stanął w boku, ale ten... Trochę się skrzywił. Trochę ci stanął tak krzywo, z boku. Krzywo stanął, no, z boku. Patrz, przejedź go, przejedź go! Ahaha! O kurde! No myślę, że to dobry zobaczymy, pomysł jak jest. To... Jak to ładnie tam będzie działać? Shit.
To będzie gruba akcja. A gdzie jest mój bu? O, jest, czemu jest, znowu jest. Ten głupi, gruby karabin mam? Ukradnij ciężarówkę, no fajnie. Dobrze, ale myślę, że tam będzie jakiś opór. Będziesz czuł opór? Tak, będę czuł opór tam. O, shit. Czekaj, bo tu trzeba otworzyć ten, bramę. Puk. Możesz mi to otworzyć ten, bo bez jaj, naprawdę. A nie, tu jest otwarte, dobra. Już. Siadaj. A ty w środku już jesteś. No, co ty robisz? Czekaj. Gdzie wsiadasz? Na przód wsiadaj. Oj, przepraszam. Nie tak się wsiada. Użyję klamki. Proszę. Dobrze. A, jaka wesoła klameczka. 50 rakiet. Nielimitowane 49. Zabójstwo prawie, że. Okej. Okay. Patrz, to jest szybsze, nie? Niż od tej pelotki. No bo jest treningowane, no to ziomek, no to wtedy szybciej jeździ, nie? Cyk. O kurde. Prawie nas zabiłem. Dawaj. Musimy ciężarówkę ukraść, pamiętaj, żeby jej nie zniszczyć. Co? Ale jak mam tam strzelać, jak mam tam strzelać, jak to auto do wysadzenia jest? Cholera. Jakoś dasz radę, patrz ile ich tu jest. Cyk, elegancko. Kurde, Paweł. Się urodziłeś do tego. Widzisz, ja się urodziłem do strzelania. Co teraz? Do mordowania. Ekstra, tu za skrzyniami, tam, o, tutaj nas proszę strzelają. Bardzo. Poroszę. Poroże? Tak, poroże. Bierzesz ciężarówkę, czy ja mam brać? To ten, to wezmę, spokojnie. Kurczę, gdybym miał taką fajną tampę uzbrojoną. Czekaj. Nie powinno nic się stać. Osiedl. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Okej, działa. Działa, wszystko pod kontrolą. Dobra, parking po ludzku, czekaj. O, spróbujemy zaparkować po ludzku. Wiesz, jak się parkuje po ludzku? Na prawo pojedź jeszcze. Nie, bo już nie ma sensu. Już nie ma sensu. No i co teraz? I jak teraz będę strzelał? A spróbuj obrócić się teraz tą wieżyczką. Bo czasami może być tak jak z czołgiem, no wiesz. Że zabawnie, wyskoczymy. No, wyskoczymy w kosmos. Nie dasz rady obracać? No, wracam. Aha, no dawaj. Ale słabo to leci. No coś poczekaj, słabo. Tutaj, no nie działa tak jak czołg. Ja wychodzę. Przez tyłek ci przyleciało. Ktoś tam strzelaj do tych ludzi, ziomek, czy coś tam czekają. Dobra, musimy stąd wyjechać. No, bo tu ziomek jest, tam też ziomek jest. Osłaniaj mnie, Paweł! Dobrze, żyję, będę strzelał tutaj. Paweł, osłaniaj mnie! Dobrze. Uważaj, śmigłowiec. Dobrze. Paweł, uważaj na głowę! O, shit, mam brakowało. Koci szczęście ma. No patrz, ej, stój, zatrzymaj się, patrz, co śmigłowiec zrobił. No może musimy, a rzeczywiście jest tam, ja pierdziele. Zaraz umrę, co on tam robi? O. What the fuck? Strzelmy go. O, dobra, jeszcze spadamy stąd. No, bo ja nie mam życia, ogólnie nie mam w ogóle. Robi się gorąco. Nie mam nic. Przesuń się, grubasie. No. Czego ty, na musimy kiedyś, środkiem jedziesz? Musimy kiedyś spróbować, czy się da opresora wstawić na górę tego na przykład pojazdu, z których się nie spada. Chyba helikopter, żeby nam jeszcze lecieć, ale dobra. Helikopter? Oj, oj, leci oj, dalej, oj, leci. Uwaga! A, trzymam się. Pan Kotel, to wiesz, to takie pazury mam, że ho-ho. Szybka ta ciężarówka jest. Trzymaj się, nie puszczaj się, to mówiłem. Najważniejsze tylko, wiesz co, nie rób fikołków. Dobrze. Bo fikołki robią źle. Czekaj, wezmę sobie... O. Wezmę takie... Nie, to nie to. O, to wezmę. Granatnikiem? O, uwaga. Strzelaj! O, bo trafiłeś go? Nie trafi, znaczy trafiłem... To głupek! O, co za puszysty pan. Biorą na robotę śmigłowca, śmigłowcami latać nie potrafią. No dokładnie. No. Mamy tu kawałek drogi do przejechania. Mówisz? Jeszcze nie, ile tam podoba jest? Mi się to. Bo ja nie widzę. 2 kilometry. Nie jestem w środku, wiesz, może dlatego. Jedziemy do twojego bunkra? Nie, ty masz gdzieś dalej. Nie, do skrytki Madrazo jedziemy, spokojnie. Madrazo. Ty, ale ja się chyba dymię, wiesz? Gdzie? Albo nie, wydawało mi się, jest okej. Dobrze, no i poszło jakoś. No i poszło to jakoś, akurat tutaj solo przetestowaliśmy, ale zobaczymy następną misję. Tak, załatw prawnika, to mi się podoba. Musimy do niego jechać 6 km, żeby go zabić, a potem wrócić i też coś zrobić. Zapraszam cię do mojego pojazdu opancerzonego. Idę. Czy podoba ci się malowanie na nim? Powiedz. Nie, ale a nie podoba mi się. A nie miał auto alarmu. No, nie miał.
I tak to wytrzymam. Nie ta klapa, o kurde, poczekaj. Czemu założyłeś mi ładunek? Rudolf! Dobra. I tak to wytrzyma, no. Wiem. No właśnie nie wiem, ten prawnik... Może powinniśmy jakiś inny sprzęt, mocniejszy wziąć trochę. No dobra, spróbujmy. Gdzie on jest? Tu? Nie wiem, strzelaj na oślep. O, już. Czekaj, ukradnij do wody. Chyba się nie spodziewał. Cholera, co, tutaj czekaj, tak nie ja działa. Może użyję tego. Użyj mocy. Użyję klamki. Dobrze. I koniec misji. No. Czemu drzwi się otwarły same? Nie wiem. Ej, dobra, super misja, nie ma co. Ucieknij policji, to nie jest tak prosto. Aha, dobrze, no to spróbujmy uciec policji. Wysłał policjant. Cyk. Już chyba nie pomogłem, były dwie gwiazdki, teraz są trzy. Chyba nie. Może ja do Chestera zadzwonię? Nie, spróbujmy się bronić. Nie, spróbujmy się bronić. A czekaj, właśnie, a ukryjmy się gdzieś tym pojazdem. Da się tym uciec w ogóle? Myślę, że tak. Ja myślę, że się da. Oczywiście, że tak, na pewno się tylko da. Tylko nie wystrzelaj wszystkich rakiet i będzie dobrze. Czemu? No bo wtedy... Nie strzelaj, no. O, okej. Okay. Strzelaj, proszę. Co nie, może śmigłowiec zdejmę, co? Przynajmniej. No dobrze. Czekaj. O jest. Tu nie przejadę. Ty... Co? Widziałeś to? Patrz, przez co ja przejechałem. Co? Jak ja przez co przejechałem, nie? A tu? Nie, tu już nie przejadę. No, nie, co? Są pewne granice. Jak... Ej, nie, chyba. Przez żywopłot przejechałem. Żywopłot, spoko. No. Bo wysiedli. O, ile policji. Ja bym postrzelał jeszcze chwilę. Strzelaj. Dobrze. Tylko... Idziemy do domu. Pani ja... klęczy. O! To nie teraz, proszę pani. Pani się pomyliła. Pani się pomyliła. To po odcinku, po nagrywaniu. Dobra, no chyba więcej niż 3 gwiazdki to nie dostaniemy, nie? Nie, chyba nie. To jest za niski poziom tej misji. To jest za niski poziom misji, nie można tak robić. Takie krzywdy. Specjalnie taki wzięliśmy, bo z mocniejszą byśmy sobie nie dali rady z jakąś trudniejszą. Właśnie, ale dam na poziom trudny. Ej, patrz, jaka latarnia twarda. No, no, no. Twarda sztuka. Poczekaj, bo to tutaj ten dom Madrazo jest. Dobra, spróbujmy jednego triku, bo tu jest, patrz, pionowa ściana. Shit, no nie, no nie przesadzajmy, to tam tak nie pojedziesz. Ej, bo jeszcze mi coś wypadnie. Kieszonkowe mi wypadło. Jedziemy dalej. Dobrze. Przejmuj się. Na dwóch kołach, stary, jak w bądzie. Elegancko. Policja, policja, cofamy. Co? Może strzelimy petardę? Nie. O, zobacz, widziałeś? Koniec misji. I akurat teraz jadą, patrz, teraz jadą, ale to w drugą stronę, zion. Czekaj, czekaj. A ja tu mam skróty, znam skróty, wiesz? Cholera. No chyba ten, no nie, 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 to nie przejdzie, tylko nie traf policjanta, on zniknął. Dobrze. No, z BWP. Co jest, Paweł? BWP... Ściągnąłeś swoją maskę na odcinku. To straszne, spadła mi, rozpuściła się w tej temperaturze. No, nie. O, nie. To niebywałe. Ile kasy? No, 10 tysięcy. Nawet. Okej, no i... I tak wyglądają misje w pojazdach specjalnych z Gunrunning. Wypasionych. Myślę, tak, że super bardzo trudne, tak, bardzo trudne. A jeszcze sobie jakieś tam porobimy, nie? Czy nie? Myślę, że coś tam możemy podziałać, tak. Jeszcze jasne, że tak. Także cóż, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa.